przejadę w góradu. Witam wszystkich w kolejnym Od Zera do Sakera. Mamy już grudzień, także to jest ostatni miesiąc masy. Cały progres mieliście zapisany właśnie na pozowaniu, co poszło naprzód. Wszystko idzie bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony z tego, co udaje mi się do tej pory osiągnąć. Okej, co będę pokazywał dzisiaj, to co już zapowiadałem na swoim Instagramie. Będzie mała, bezwstydna reklama. Tak jak zapowiadałem właśnie na swoim Instagramie, dzisiaj przedstawię Wam swoją filozofię treningu i swoją filozofię diety. Na początku zajmiemy się tym treningiem i po prostu ćwiczenie po ćwiczeniu opiszę Wam, czemu akurat takie. Oczywiście pode mnie, bo ten plan jest bardzo spersonalizowany i oczywiście do samego ćwiczenia będę też pokazywał, jak ono wygląda. Dzięki życzliwości między innymi Owcy, który na Snapie musiał nagrywać mój trening dołu, ponieważ zapomniałem niestety karty do kamery, także jakość będzie trochę słabsza i dzięki Owcu za uchwycenie tego. Linki do naszych Snapchatów ogólnie w opisie filmu na dole, także wszystkich chętnych zapraszam tam. Zarówno Instagramy, jak i nasze Snapchaty, wszystko tam jest. Dobra, lecimy z opisem w takim razie treningu. Okej, tak jak to już wspominałem na pewno nie raz, aktualnie trenuję takim systemem, że trenuję góra, dół i dzień trzeci to jest dzień bez treningu, ale wtedy robię rozciąganie, które prawdopodobnie pokażę w którymś z przyszłych odcinków. I po tym rozciąganiu znowu jest góra, dół, rozciąganie, góra, dół, rozciąganie. I taka rotacja jest cały czas, trzydniowa. Czasami, kiedy jestem naprawdę zmęczony, albo jakoś lekko bolały, albo na przykład nie poszło mi w którymś lifcie do przodu, tak jak zamierzałem, robię dodatkowy dzień przerwy, to znaczy góra, dół, rozciąganie, dzień przerwy, góra, dół, rozciąganie. I potem już wracam znowu do tych trzech dni w rotacji. No i zajmiemy się na początku tym treningiem góry, który już widzieliście, ale dzisiaj dokładnie go opiszę. Na tą chwilę wygląda to tak, że robię wyciskanie hantli na skosie do góry. Czemu hantle? Czemu skos do góry? Zdecydowanie klatka jest moją najlepszą partią, jeśli chodzi o hipertrofię. Nie potrzebuję dużo i generalnie właśnie jedyne braki, jakie mam, to jest ten górny akton, ten obojczykowy klatki. Stąd właśnie na skosie robię jakiekolwiek ćwiczenie ciężkie, na które mogę sobie pozwolić i powiedzmy, że nazywam je ciężkim. Czemu akurat hantle? Tu są dwa powody. Po pierwsze, moje barki dużo lepiej znoszą większą swobodę ruchu niż narzucony ruch przez sztangę, ręka do ręki, tak? Tutaj każda ręka może sobie swobodnie pracować sama. Nie jest uzależniona jakkolwiek ruchem od drugiej czy od czegokolwiek, jakiejś maszyny. Także ten ruch jest bardzo dyktowany moim ciałem, a nie zewnętrznymi bodźcami. Dodatkowo hantle, ponieważ zdecydowanie lepiej mogę wyczuć pracę klatki niż robiąc to na sztandze. Także przyjemne z pożytecznym. Następnie robię ściąganie wyciągu do klatki. Czemu do klatki? To oczywiście opisywałem niedawno w anatomii treningu pleców części drugiej. Odsyłam w karcie do tamtego filmu, jeśli ktoś jest zainteresowany, czemu akurat taki wybór. I generalnie robię to na wyciągu z tego powodu, że ból łokci pojawił mi się przy podciąganiu podchwytem. I to było na wiosnę 2016.
musiałem przestać trenować ciężko. Podciągałem się pod chwytem już w przedziale hipertroficznym, tam około 3 serie po 10 powtórzeń ciężarem 30 kg doczepionym do pasa. Także no, jak na mnie całkiem sporo, nie wiem czy to jest dobry wynik, ale dla moich łokci zdecydowanie to już było całkiem sporo. Także no, problem pojawił się tu i musiałem zmienić ten ruch pod tym względem, że po prostu nie chciałem robić podchwytem, bo najgorsze co dla mnie jest, dla moich łokci, to są te pozycje, kiedy mam ściągnięte tutaj, wyprostowane ramiona i mam zgięte łokcie na maksa. Także jakiekolwiek tego typu pozycje, to jest katastrofa. Zdecydowanie tego unikam. Stąd na chwyt i ściągam do klaty, bo tutaj dużo luźniej te ręce sobie łażą. No i tu niestety jestem ograniczony, jeśli chodzi o barki znowu, właśnie tym, że oburącz trzymam ten drążek. No ale zbyt problematyczne byłoby to robić jednorącz, za dużo czasu by to pochłaniało, więc no, że tak powiem, chyba wybieram mniejsze zło, robiąc to zamiast tych podciągań, ale oczywiście dużo lepiej by było jeszcze, gdyby każda ręka znowu pracowała osobno. No padło na to, barki znoszą to fajnie, łokcie znoszą to fajnie, plecy bardzo fajnie reagują na tą wersję u mnie, także no, jestem zadowolony, mówię, plan nie jest optymalny, plan jest dostosowany do moich kontuzji po pierwsze, no i staram się jak najwięcej tych naukowych zasad, które rozumiem i wyznaję, zastosować u siebie w planie na tyle, na ile jestem, na tyle, na ile mogę, tak, przez te ograniczenia, które mam, ergo kontuzje. Dobrze. Ćwiczenie numer 3 to jest wyciskanie hantli. Robię je stojąc, ze względu na to, żeby jak najmniej obciążać kręgosłup, ze względu również na to, żeby nie brać tak dużo, jakbym mógł siedząc i ze względu na to, żeby nie opierać łopatek o ławkę, jak przy wyciskaniu siedząc, bo to też zaburza mocno ich pracę. No a jako, że te moje barki już dostały po dupie mocno, to toruję im jak tylko mogę drogę do tego, żeby im było jak najwygodniej. Także robię to na stojaka. Łokcie prowadzę szeroko, również ze względu na moje barki. Jakiekolwiek wyciskania takie wąsko nad głowę, to bardzo je drażni. Także z tego względu zrezygnowałem z wyciskania sztangi stojąc, czyli OHP. Przeszedłem na hantle. Znowu, każda ręka pracuje osobno, także jest ta większa swoboda. No i chyba głównie dlatego. I właśnie to, że jeszcze mogę te łokcie poprowadzić szeroko, to zdecydowanie pomaga moim barkom w tym, żeby dobrze to znosiły. No i 30 kg na tą chwilę, na 11 powtórzeń, tak jak widzicie tu na ekranie. Bardzo fajnie to znoszę. Barki, jeśli chodzi o hipertrofię, skupiam się nad tym przy kolejnych ćwiczeniach, które zaraz będą. To robię tak czysto dla po prostu regulacji siły tutaj w każdej płaszczyźnie. No i oczywiście też, żeby jakiś tam ruch złożony, głównie angażujący te naramienne był. Ale mimo wszystko tutaj głównie pracujemy przednim aktonem barku. To poruszę w anatomii barku w części drugiej. Także więcej tam o tym, nie chcę się tutaj za mocno rozwodzić. No i następnym ćwiczeniem jest wiosłowanie siedząc na maszynie, gdzie podpieram się w oparciu o klatkę. Chodzi o to, żeby nie robić tego ćwiczenia, znaczy specjalnie dobrałem tą wersję, żeby nie robić tego ćwiczenia w jakimkolwiek zwisie, czy opadzie, czy cokolwiek. Chodzi o to, żeby kompletnie nie angażować tylnej taśmy. Jako, że mój trening dołu strasznie obciąża tą tylną taśmę, mam no, 3 ćwiczenia na nią, ale 2 tak mocno obciążające. Nie chcę tutaj już katować stawu biodrowo-krzyżowego, ani generalnie prostowników. Także stąd taka wersja, gdzie opieram się klatką, żeby dać odpocząć prostownikowi tego dnia, kiedy robię całą górę. No i co, znowu jest oburącz, ale wybieram chwyt młotkowy, taki, który angażuje najlepiej najszersze po pierwsze,
A po drugie, również jest na moich barków raczej najwygodniejszy. Także stąd taki wybór tego ćwiczenia. Bardzo fajnie też mogę się tutaj bawić łopatkami, blokować je przed całym ruchem. To blokowanie łopatek przed całym ruchem, które zarówno widzicie w płaszczyźnie pionowej, jak i w poziomej, również ze względu na bezpieczeństwo moich barków i dodatkowo dla lepszej aktywacji najszerszych stosuję, także double win tutaj, stosując to dla mnie jest to, myślę, najlepsza opcja, jaką mogę zrobić. Dobrze, następnym ćwiczeniem są wznosy bokiem i tutaj robię aż 5 serii. Relatywnie ciężko, bo zaczynam od 8 powtórzeń i to wzrasta. Robię oczywiście z tą leciutką rotacją zewnętrzną, to tłumaczyłem w barkach części pierwszej anatomii, link w karcie. Gdyby ktoś się dziwił, czemu tak nietypowo robię te wznosy bokiem. No i 5 serii tutaj katuję mocno objętościowo, ze względu na to, że zdecydowanie brakuje mi właśnie tego środkowego ktonu barku. Klata jest taki, patrzcie, brakuje mi polskiego słowa, że jest overpowering, że przytłacza na ramienne rozmiarem, no ale to jest struktura, to nie chodzi o to, że nawet sam rozrost mięśnia, tylko po prostu ona jest szeroka. Także muszę nadrabiać w barkach, żeby to wyrównać. Staram się to robić właśnie w ten sposób, że ładuję aż 5 serii i potem jeszcze jest kolejne ćwiczenie, które to angażuje, ale to już zaraz o tym. Drugie ćwiczenie na klatkę. Pomyślałem, że jakkolwiek będę angażował ten dół, bo spoko, ta klata jest dobra, ale zrobię z niej generalnie najlepszą klatę, jaką tylko mogę, więc pomyślałem, że dodam również też coś na dół i żeby właśnie jak najmniej ograniczyć ten ruch złożony na dół, wybrałem właśnie linki wyciągu górnego. Ściągam je bardzo nisko, przechylam się mocno do przodu, tak żeby to jak najmocniej przypominało wyciskanie głową w dół. Ok? Oczywiście po lekkim łuku, bo tutaj mamy dużo lepszy wektor. No i tak jak mówię, wybór taki, bo jak największa swoboda ruchu. Napięcie jest praktycznie przez cały ruch, dzięki temu, że pod takim kątem te linki idą. No i chyba w sumie tylko dlatego. Także to jest to. Kolejne ćwiczenie, gdyby nie moje łokcie, to w tym miejscu byłoby wciąganie, które też tłumaczyłem w części i pierwszej, i drugiej anatomii pleców, to już nie, tam w karcie generalnie możecie sobie zajrzeć w tą serię anatomiczną, gdyby kogoś ciekawiło, co to jest to wciąganie, ale robię właśnie narciarz, jako że myślę, że jest to takie najbliższe pełnemu zakresowi ruchu dla najszerszego, a to jest mój priorytet w planie, poza środkowym aktonem barków właśnie całe najszersze są moim priorytetem. Także stąd aż 3 ćwiczenia na najszersze, tak jak widzicie. Myślę, że nie ma co tutaj za dużo tłumaczyć. Również na zablokowanych, ściągniętych do tyłu i w dół łopatkach cały ruch jest wykonywany. No, myślę, że tyle. Następnie robię Y Race, znany też jako Trap Race. To ze względu na to, żeby wzmocnić właśnie dół kaptura. Dalej, coraz jeszcze większa objętość na ten środkowy i tylny akton naramiennych, co również jest moim priorytetem. No i generalnie również dla zdrowia, dla zdrowych barków wykonuję to ćwiczenie. Staram się tu być jak najsilniejszy, bo też gonię sobie kota w tym ćwiczeniu. Tak sobie założyłem, że uda mi się. Z tego co wiem, robi on 18 kg. Na dzisiaj robię 12-kami 7 powtórzeń. No i tak jak tam widzicie, muszę już zapierać nogami ławkę, bo generalnie odlatuję przy tym ciężarze i przy tak długiej dźwigni, jak jest w tych Y-kach. Także jest zabawa. Następnie wykonuję wznosy na tył barku. Nie wiem, czy to dobrze to odmieniam. Rear delt fly, tak? Na butterflyu, odwrotny butterfly. O, chyba tak się to mówi po polsku. Beka ze mnie. Czemu akurat to? Generalnie robiłem długo na ławce, leżąc na ławce,
ale stwierdziłem, że będę przetrenowywał to w pełnym zakresie ruchu, a tylko w pełnym zakresie ruchu można to przetrenowywać właśnie na czymś, co trzyma stałe napięcie przez cały ten zakres ruchu, czyli najlepszą opcją, najłatwiejszą do zrobienia tak w prosty sposób, to jest właśnie ten butterfly. Stąd taki wybór, fajnie to czuję, mogę sobie kontrolować, robię na spokojnie, no dużej ilości powtórzeń, tak jak widzicie, tutaj się staram w tych 15 do 20 powtórzeń, czyli intensywność dobrego syropu, prawie zerowa. No i tak samo na koniec tego dnia biceps i triceps. Jeśli chodzi o bicepsy, to robię te Bayesian curl, gdzie również nie dochodzę do tych pozycji, które tłumaczyłem, że są dla mojego łokcia nie najlepsze. Te 15 do 20 powtórzeń, zarówno biceps i triceps, bo też nie chcę tych łokci mocno obciążać. Muszę jak najmocniej uważać na długie zaciskanie generalnie ramion, stąd też widzieliście wcześniej w hakach robię każde ćwiczenie na plecy. No i tak wygląda trening góry. Jeśli chodzi o trening dołu, to właśnie przenosimy się już do niego. Generalnie skupia się on na wzmacnianiu moich pośladków w każdy możliwy sposób. No i jest niestety nie za duża, ale całkiem fajna mimo wszystko objętość na czworogłowe. Są to tylko bułgarskie przysiady, ale polećmy po kolei. Martwy ciąg na prostych nogach, żeby wzmocnić całą tylną taśmę, dwugłowe pośladki, oczywiście też prostownik. Następnie hip thrusty, to już typowo wzmacnianie poślada, trochę dwugłowych, ale też znowu tylna taśma. Także widzicie, że prostownik dostaje mocno w dupę, bo są dwa takie ciężkie ćwiczenia. Generalnie cały tył, tak? Dlatego właśnie unikam obciążania jeszcze w dzień góry, jako że no byłoby to 4 z 6 dni w rotacji, gdzie ten prostownik dostaje w dupę, to jest zdecydowanie za dużo, miałbym problemy, dlatego taka wersja. Tutaj jest nie po kolei wpisane, ale po hip thrustach robię właśnie bułgarskie przysiady, gdzie wczoraj, mam nadzieję, że udało mi się zrobić 80 kg i pewnie oglądacie, jeśli mi się udało, film. Uważam, że to całkiem sporo, jestem nawet z tego w miarę dumny, że już tyle mi się udaje robić. Czworogłowe na pewno tym zyskują, już zaczynają w miarę okej wyglądać. Oczywiście daleko im do dobrych nóg, ale no ja już jestem zadowolony z tego, co jest po tej ciężkiej, myślę, że mogę to powiedzieć, ciężkiej kontuzji kolan, którą miałem. Bułgar to jest jedyne ćwiczenie, którym trenuję czworogłowe. Staram się schodzić bardzo nisko. No i mówię, no 80 kg na nogę. Serio jestem z tego zadowolony. Nawet nie tęskno mi za przysiadem, bo pokochałem te bułgarskie przysiady. Jest fajne, jest bardzo trudne. Bardzo trudne ćwiczenie i no, polubiliśmy się. Następnie robię uginanie leżąc. To jest wersja, żeby dopełnić dwugłowe po tych ciężkich, martwych ciągach na prostych nogach i po hip thrustach. No i tutaj już ten dwugłowy jest tak naprawdę zniszczony, tylko trzy seryjki robię na szybko. Następnie tutaj są wpisane łydki, to po prostu robię... chyba tego nie mam nagranego, ale to robię oczywiście z tą pauzą, co też było tłumaczone w anatomii łydek. Znowu tam odsyłam, wejdźcie sobie, jeśli ktoś jest ciekawy, o co chodzi z tą pauzą, do tej serii anatomicznej i tam jest film o łydkach konkretnie. Robię odwodziciele, czyli po prostu mocno pośrodkowy, średni, mały. Nie trenuję tej funkcji stabilizacyjnej miednicy, jeśli chodzi o to boczne jej prostowanie. Zdarza mi się robić hip thrust jednonóż, ale to jest naprawdę bardzo rzadko. No właśnie, i żeby uzupełnić jakoś ich pracę, to dorzuciłem sobie te odwodziciele na maszynie, tak zwany bad girl. No i zostaje nam w takim razie Allah. Jest to po prostu ćwiczenie na wzmocnienie prostych brzucha w skróconej pozycji. Robię to z tego względu, że mam
lekko pogłębioną lordozę, no i dla zdrowia koła muszę wyrównywać to wzmacnianiem prostych brzucha. Stąd akurat wybrałem Allachy, bo jest to ćwiczenie, gdzie również mogę jakoś progresować, a poza samym wzmocnieniem tych prostych brzucha również staram się o jakąkolwiek ich hipertrofię, bo na pewno znacie już mój brzuch. Jeśli śledzicie od dłuższego czasu, wiecie, że mam wąziutką talię, ale niestety wiąże się również z tą wąską talią to, że mam bardzo płaskie mięśnie brzucha i naprawdę na niskim procencie tłuszczu dopiero widać je fajnie, a tak to wszyscy się pytają: Saker, gdzie twój brzuch? Mimo że nie mam dużo tłuszczu, to w ogóle tych mięśni tam nie widać. Nie uważam tego za jakąś swoją wadę, no ale jest jak jest, tak? I staram się chociaż troszkę to poprawić. No ale głównie mimo wszystko walczę z tym, żeby właśnie te kolana miały wygodnie. Tak, stąd to ćwiczenie. No i na sam koniec, od niedawna, znaczy generalnie już długo robię tak, że 4 razy w tygodniu trenuję właśnie ten środkowy akton. Tak jak wam tłumaczyłem, chodzi o to, żeby tą potężną klatę dogonić chociaż troszkę tymi naramiennymi. No i generalnie stąd taki wybór, że robię 4 razy w tygodniu. No i tego drugiego dnia, tak jak w treningu góry mam tą intensywność od 8 do 15 powtórzeń, to w tym treningu nóg to rzucam sobie na sam koniec w pełnym zakresie ruchu również, tak jak tu widzicie na tej maszynie. Od samego dołu już mamy te naramienne pod napięciem. No i tutaj robię intensywność również dobrego syropu, czyli bardzo leciutką. Staram się do 20 powtórzeń mniej więcej docierać. No i generalnie tak, żeby jakakolwiek periodyzacja była, to staram się, jeśli coś robię na obu, żeby było ciężej i lżej. To na pewno wiecie, czemu akurat taki wybór. Tak wygląda mój trening. Mam nadzieję, że opisałem go w miarę... Mam nadzieję, że opisałem go czytelnie, zrozumiale. Oczywiście, jeśli macie pytania, to zadawajcie w komentarzach. No i jeśli się nie mylę, to przechodzimy teraz do dnia jedzenia, który dzisiaj nagrywałem i możliwe, że zaraz jeszcze skończę, bo coś czuję, że zaczyna mi się żołądek otwierać, więc może jeszcze coś dogram. Okej, przechodzimy. Tyle o treningu. Lecimy z dniem jedzenia. Dobra, pokażę dzisiaj typowy piątek do kamery, jak to wygląda, jeśli chodzi o moje żarcie. I od razu mówię na wstępie, że nic nie jest liczone. Ale to później jeszcze wytłumaczę, jak będzie spokojniej w domu, jak podchodzę do diety. W każdym razie często poranki zaczynam tak, że przyjeżdżam do biura. Mamy taką budkę obok, w której kupuję kanapkę z tuńczykiem. No i nie mam pojęcia, jakie to może mieć makrosy, w każdym razie tam są warzywa i taka, chyba to jest pasta z tuńczyka, ale podejrzewam, że całkiem sporo białka. No i do tego, żeby makrosy dobić na oko, oczywiście, tak jak powiedziałem, to 50 gramów któregoś białka, z reguły te czekoladowe, jak piję z wodą. Nie, dobra, styka. No, także to jest to. Prawdopodobnie jeszcze Chińczyk wleci cały czas tu w biurze. I no, to tyle na teraz. Do mnie, jakby nie wiadomo, to znaczy, że bardzo dobry był owca. No właśnie. Owca uratował film, bo tak się wkręciłem w tego chinola, że prawie wciągnąłem cały przed odpaleniem kamery. Biesiadujemy właśnie w pobliskim Chińczyku. Ostatnio częsty obiad, muszę się przyznać. I to traktuję jako czyste żarcie, bo to jest w sumie smażony makaron. Na pewno na jakimś zdrowym tłuszczu. Jestem pewien, że
dbają o to. Kurczak jest chyba bez panierki. Czym? Co powiedziałeś? Mamie twojej to puszczę. Twojej mamie puszczę to, jak to powiedziałeś. Powtórz. Nie wiem, czy to powiedziałem w końcu do końca, ale kurczak jest chyba bez panierki, więc całkiem spoko. No i sałatka w Ludwiku, ale zawsze to jakieś tam mikroelementy, daj Boże, wpadają, nie? Smażona cebula jakaś jest na latach. To nie jest smażona. To była smażona cebulka, nie? Chyba tak. No. Masa, no, no co ja poradzę. Co znalazłem w mojej torbie? Mi się kończy. Mówiłem właśnie rano w dziklogu, że opierdzieliłem prawie cały, już prawie cały kilogram. Serio? Ja nie wiem, jak wy to tak szybko jecie. Ja to ten. Naprawdę mi smakuje, ale no nie potrafiłbym, co nie? Dobrze. Tak jak widzicie po scenerii, właśnie jesteśmy z Roburem w stałym miejscu, gdzie odpowiadamy na pytania do Dzikloga. Dzisiaj mamy niedzielę, daj Boże, jeśli nic nie pierdolnęło. I Dziklog będzie we wtorek. Także zaraz się bierzemy za te pytania. No a jako, że nagrywam dzień jedzenia, to pokażę wam, co czyha na mnie w torbie pod nogami. Cola Zero. Bo to taki dla smaku nawet piję już z aspartamem, nie? Też tak masz, że wolisz niż z cukrem smak tych słodzikowych napojów? Cholera wie. Jakoś tak jak wiesz, jakbym miał do wyboru, nie patrząc na kalorie, kolę zwykłą, kolę zero, czy tam jakiś inny napój, to zawsze wybieram to zero, nie? Bo mi smakuje bardziej. Zależy jaki napój. No, ja to w każdym razie... polubiłem wodę gazowaną. W każdym razie lecę z McWrapem, bo pomyślałem sobie, że nie chcę już tych bułek po tym jak rano jadłem i ten. A czekaj, dali mi grillowanego, ty, a ja chciałem chrupiącego. No chuj tam, niech będzie. Także grillowany McWrap z kurczakiem, to nawet jeszcze bardziej kulturystycznie niż myślałem. I zamiast frytek, nie wiem czemu, jakoś nie miałem ochoty na fryty z maka, to ten, trochę pestycydów z sosem vinaigre. To jest ten najtłustszy i, a nie, sorry, on ma nie aż tak dużo w sumie. 50 tłuszczu na 100, no to, to bywało gorzej. Także tak wygląda bułka, białko, Chińczyk i teraz Vox. Bułka, białko, Chińczyk i teraz mam, no można powiedzieć, że posiłek numer 3/4, zależy jak policzyć białko z bułą. Jeszcze w nocy pewnie paczka chipsów wpadnie i czekolada. No właśnie, w tym ostatnim będę tłumaczył, jak ja się zapatruję na dietę na masie, nie? Więc na razie nic nie mówię, zobaczymy co wyjdzie, nigdy nie planuję co będę jadł dalej, no tak to wygląda. Jak chcecie zobaczyć jak to jem, to nie będzie u mnie w filmie, ale będzie w Dziklogu u Robura. Nie? 235 dzień redukcji, chciałem włożyć to do tutaj do samochodu wcisnąć i ładować sobie kamerę, która właśnie pada. Ja. Chuj tam. To nie tak źle, bywało gorzej. Dobra, do zobaczenia u mnie w domu na legendarnym fotelu, który gładzi grzechy świata. Okay, produkt końcowy tego, co widzieliście przed chwilą w procesie tworzenia.
I bardzo możliwe, że to już będzie ostatni posiłek na dzisiaj, bo generalnie coś jest nie tak z moją głową i... Powiem tak, gdyby nie Sopot, to już bym tego dzisiaj nie zjadł, ale muszę właśnie dojeść, bo ogólnie no, generalnie staram się mocno o to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość kalorii na masie, jako że jestem mocnym niejadkiem. No i druga sprawa, że dzisiaj mam dzień rozciągania, a mieliśmy całkiem intensywny dzień, no i muszę to rozciąganie zrobić, także no dwie takie kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o przygotowanie do Sopotu, bo rozciąganie to jest dla mnie obowiązek, dużo ważniejsze niż trening, jako że kolana, moje kolana tego po prostu potrzebują. No, w każdym razie ten posiłek, co teraz widzieliście, jeśli uda mi się zdążyć usiąść rano do jedzenia, to często jest tak, że jem właśnie te jajka z makaronem albo z ryżem. Generalnie mieszam i robię sobie taką a la zapiekankę właśnie rano, jeśli zdążę w domu. Jeśli nie, to często wlatuję to na wieczór. Bardzo wygodny dla mnie posiłek. Od razu jest białko, węgle i tłuszcze, wszystko co potrzeba. Dowiedziałem się ostatnio od bardzo mądrej osoby, że nawet zdrowe tłuszcze tutaj mam. Także i jajca, i to masło klarowane jest fajnym źródłem tłuszczu. Także chyba mogę polecić pierwszy taki prawdziwy zdrowy posiłek dzisiaj. No i gdyby nie ta głowa, to pewnie bym jeszcze coś zjadł. Tak jak mówię, moja filozofia diety, jeśli chodzi o masę, czysto pode mnie, bo to nie jest coś, co ja bym komukolwiek polecał, ale po prostu chciałem pokazać, jak ja podchodzę do tematu, kiedy jestem na masie. Nigdy nie byłem rewelacyjnym kulturystą, nigdy nie będę rewelacyjnym kulturystą. Trening siłowy i generalnie cały ten styl życia to jest coś, co kocham i dieta nie jest elementem, który ja kocham, więc po prostu podchodzę do treningu tak, żeby mnie to cieszyło, żebym czerpał z tego jak najwięcej radości i miał efekty. Oczywiście zbliżam się do tego, co jest optymalne, ale nie na tyle, żeby mi się to nie podobało. Jeśli chodzi o dietę, jestem bardzo daleko od optimum, ale tak jak mówię, dla mnie najważniejsze jest to, żeby czerpać z tego radość. Jestem świadomy, że nigdy nie będę żadnym mistrzem ani nic takiego, więc nie potrzebuję się nad tym skupiać w 100%, no i zwłaszcza na masie, po prostu czerpię radość z tego, co jem. W każdym posiłku dnia, codziennie jem to, co lubię. Oczywiście na redukcji się to troszkę zmienia, bo trzeba się dostosować do tych makroskładników, które są coraz uboższe, im bliżej jesteśmy startu, czy tam wymarzonej formy. Także wtedy jakieś tam restrykcje wpadają, ale to już będziemy przerabiać w odcinkach na redukcji. Jeśli chodzi o masę, to tak, sporo nieczystego jedzenia wpada. Staram się jak najwięcej czystego jedzenia mimo wszystko dostarczyć. Czystego w sensie zdrowego, na tyle, na ile ja rozumiem dietę, a nie jest to jakiś wysoki poziom, bo jeśli chodzi o zdrowotność diet, to naprawdę jestem na bardzo niskim poziomie. Jeśli chodzi o matematykę i kompozycję ciała, to myślę, że coś tam kumam, ale też nie jestem jakimś wielkim ekspertem. Także tak, no staram się, żeby ta dieta była jak na, w moim odczuciu, relatywnie zdrowa, bo oczywiście też na stawy muszę zwracać uwagę i od tej strony. No i żeby było smacznie, tak? Jestem niejadkiem, tak jak wspomniałem, więc też nie jest to łatwe wbijać mi dużo kalorii. No i bardzo mi pomaga właśnie jedzenie sporej ilości nieczystego jedzenia. To jest dla mnie tak naprawdę jedyna droga, żeby te... Właśnie nie wiem, może wy potraficie oszacować, ile ja tutaj zjadam. To jest, myślę, to co dzisiaj zobaczyliście, to jest bardzo bliski schemat tego, co mniej więcej się dzieje na co dzień, jeśli chodzi o kaloryczność, tak? No bo te posiłki się bardzo zmieniają. Tak jak mówię, coś mama zrobi fajnego, biorę to, nie? Nie bawię się.
Także wszystko sobie tutaj wcinam, co mi się, że tak powiem, spodoba. No i to, co wspomniałem, że ta głowa mnie dzisiaj pokonuje, także prawdopodobnie nic już potem nie zjem. Najczęściej kończę dzień w ten sposób, że jeszcze piję białko przed snem. Znowu jest to około 50 gram. Ostatnio mam fazę na ten chocolate banana. Teraz mamy w nowych pudełeczkach, w których jestem zakochany, i w nowych generalnie etykietach też. I po takim białku, jeśli jeszcze jestem w stanie coś zmieścić, a często się to zdarza, to z reguły jem coś czekoladowego, ptasie mleczko, czy tam jakieś czekolady te 100-gramowe, no i chipsy. Tak jest. I póki jestem na masie, są to chipsy tłuste. Ostatnio mam mocną fazę na Pringles. I mam teraz około 10 paczek na parapecie. Także najczęściej są to Pringles, bo to jest taka moja, jedna z moich największych miłości, nie będę oszukiwał. Ale też inne wszelakiego typu, bo generalnie duży wachlarz mam takich, które lubię. Jak kalorie będą ubożały, to oczywiście będę celował w te chipsy niskotłuszczowe. Ale też nie będę zaniedbywał tych mikroelementów, także będę się starał i tak wciągać jak najwięcej dobrych produktów. No tak wygląda moje podejście do diety na masie. Wiem, że to nie jest idealne, ale chciałem pokazać Wam w 100% jak to wygląda. Okej. Jeśli się nie mylę, to jest zakończenie filmu jednocześnie, więc... Także oficjalnie żegnam się z Wami. Dzięki, że byliście ze mną w grudniowym od Zera do Sakera. Mam nadzieję, że ktoś z tego filmu coś wyniósł fajnego dla siebie. Kolejny odcinek standardowo gdzieś na początku stycznia powinien się pojawić, także do zobaczenia wtedy. To już będzie pierwszy etap redukcji, ale będzie to też podsumowanie masy, także tam już podamy wszystkie te końcowe liczby. Nie mogę się doczekać, ile mi się uda wbić jeszcze kilogramów. Już jest całkiem fajnie. No i co? Jeśli się podobało, jeśli czekacie na kolejne odcinki, dajcie znać łapkami w górę i w komentarzach. Tyle ode mnie na dzisiaj i na razie.